Witam Państwa, Monika Stachurska. Jesteśmy w krakowskim Obserwatorium Astronomicznym, bo dziś ważny wieczór dla entuzjastów nauki o ciałach niebieskich. Jeżeli pogoda nam pozwoli, za chwilę będziemy mogli zobaczyć przelot komety z charakterystycznym warkoczem, tak jasnej, że jej blask dorównuje blaskowi najjaśniejszych gwiazd. Została odkryta w zeszłym roku, a tak się składa, że dzisiaj jest najbliżej Ziemi i można ją obserwować nawet gołym okiem. Jeżeli chmury przeszkodzą nam w obserwacji, to jeszcze nic straconego, będzie ją można oglądać do końca tygodnia. Kometę C2023A3, bo tak nazwali ją naukowcy, będzie można oglądać na zachodnim niebie, nad zachodnim horyzontem, nisko nad tym horyzontem, tuż po zachodzie Słońca. I codziennie troszeczkę wyżej nad linią widnokręgu. Sprawdźmy teraz, kiedy w najbliższych dniach będzie to jeszcze możliwe. Dzisiaj było słonecznie, bo Małopolska jest w zasięgu wyżu z centrum przemieszczającym się ze wschodu naszego kraju w stronę Białorusi. Napływa chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. Jutro pogodę w regionie będzie kształtować niż z ośrodkiem nad Bałtykiem i północną Polską oraz układ frontów atmosferycznych wędrujących z zachodu na wschód. Przejściowo napłynie do nas cieplejsza masa powietrza. Dziś w nocy zachmurzenie małe, od zachodu wzrastające do dużego. Zimno, tylko 5 stopni w Krakowie, 7 w Oświęcimiu, na Podhalu 4. W górach zero, wieje słabo z kierunków południowych. Jutro dużo chmur, przelotny deszcz, a lokalnie burze. W Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. W drugiej części dnia przejaśnienia i rozpogodzenia. Temperatura wyrównana, prawie wszędzie 15 stopni. Tylko w Oświęcimiu 14, na Podhalu 12, a w górach 6. Wiatr dość silny, zachodni. W Tatrach bardzo silny, w porywach do 110 km na godzinę. W Krakowie deszczu synoptycy spodziewają się jutro. Wiatr powieje tu z prędkością powyżej 70 km na godzinę. Ciśnienie spadnie, a następnie wzrośnie. Barometry wskażą jutro 980 hektopaskali. Sytuacja biometeorologiczna będzie niekorzystna. W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane, gdzieniegdzie większe. Niewykluczony słaby deszcz, w górach śnieg. Znowu trochę chłodniej, maksymalnie 11 stopni. We wtorek na termometrach prawie to samo, a na niebie początkowo więcej chmur, pod koniec dnia mniej. Jutro powietrze w regionie będzie dość czyste, stężenie pyłu PM10 małe. Jak Państwo słyszeli, kometę będzie można jeszcze zobaczyć przynajmniej we wtorek. To tyle wiadomości w pogodzie, za chwilę kronika, a w niej o tym, czy Wieliczka, podobnie jak Mediolan, utonie w śmieciach, skoro właśnie został zablokowany ich odbiór. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.